Klimacik z kampera jest kozacki. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Odkrywca Goblin. Ja mam na imię Dawid. Poszukiwanie rzeczy współczesnych. Upominaliście się o te odcinki, dlatego dzisiaj odcinek właśnie z tej serii dla osób nowych, które dopiero doskoczyły na kanał. Moim zadaniem w rok czasu jest nazbieranie jak największej ilości pieniędzy w miejscach, gdzie jest duże natężenie ruchu. Ogólnie rzeczy zgubionych, pierścionki, cokolwiek wpadnie mi w ręce. W rok czasu pieniądze przeznaczę na swoje 30 urodziny, zabierając swoich przyjaciół w miejsce, które jak i dla Was, tak i dla nich będzie niespodzianką, nagrywając z tego jednocześnie dwudniowego vloga. Także serdecznie Was zapraszam do śledzenia tej serii. Wrócimy, tych odcinków teraz będzie więcej. Nie przedłużam, lecę do polskiego sklepu, mam Sainsbury parking po drodze do nadmorze, bo nagrywam dla Was w tym samym czasie serię 7 dni życia w kamperze, koszta i jakaś taka alternatywa. To będziemy się zatrzymywać na stacjach, sprawdzać to wszystko i zobaczymy, czy uda się coś znaleźć. Zapraszam Was jeszcze raz serdecznie do oglądania. No i co? Ludzie chodzą po pieniądzach. Pierwsze dzisiaj. 20 pensików. I myk do sakwy. Wózeczki standardowo. Ale wszystko pusto. Pamiętam, jak nagrałem dla Was odcinek z tej serii z poszukiwania właśnie wózków, to 500 komentarzy było z pomysłami, jak wyciągać te monety od środka. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, to serdecznie zapraszam do tego odcinka, a ja sprawdzam po kolei wszystkie te budki z wózkami i lecimy z tematem. No i co? Teraz ci się otworzy, ale nie włożony, ktoś po prostu zapomniał. Myk! Dawno nie było, ale już mi się spodobało. Dobrze, odpocząłem sobie trochę od tej serii, zaczynamy z powrotem, ale dla osób, które mówią, o co chodzi z tymi monetami, to tu w środku są powkładane monety. Nie wiem, czy to się da jakoś przybliżyć, widać tam. I musiałbym to po prostu roztrzaskać, żeby wyciągnąć ze środka, a nie będę niszczył czyjejś własności, także... Pięknie. Obleciałem cały parking. No i jeszcze na końcu, bo już wsiadam teraz do samochodu, pensik na szczęście. Elegancko. Nie wiem, ile tam jest. Licznik po prawej stronie. Już chyba funt 21, tak? Dobra, po drodze jeszcze mam Tesco Express i wszystkie stacje benzynowe standardowo, aż do samego Rie, do tej plaży nad morzem będziemy sprawdzać miejscówy. Lecimy dalej. Stacja ruch jak w ulu, wszędzie mnóstwo ludzi, a tutaj leży wszystko. 25 pensów, idę zapłacić za diesla. Brać? Nie brać. Zatrzymałem się w takiej wiosce, bo po lewej stronie był sklep z antykami i nagrywam dla Was też dalej odcinek 7 dni życia w kamperze. I po drodze cały czas chodzę i zbieram. Za chwilę Wam też pokażę, bo odwrócę się od wiatru, bo mam jakieś tam fajne znalezisko, którego Wam nie nagrywałem. Jakieś sreberko wpadło chyba 3 czy 4 tygodnie temu, tydzień przed wyjazdem do Polski, także rzucę samochodem na boki, targa, ale dojechałem już nad morze, ugotuję coś i za chwilkę cisnę w teren poszukać z detektorem. Mam nadzieję, że nie będzie padało. A co do wyzwania 365 dni, no to ja cały czas zbieram te drobne, mam już takie duże 3 szklane butle nazbierane, zrobię Wam niedługo live'a, gdzie przeliczymy sobie to wszystko. A na razie z tych lepszych fantów, które znalazłem, a Wam nie nagrywałem, to srebrny kolczyk, który znalazłem w Londynie na markecie, z tego co pamiętam, na Notting Hillu, z próbą 9,25. Fajna znajda. Kolejne sreberko, dużo wiadomo podkładek, śrub, jakichś takich drobnych rzeczy, jakieś też zawieszki mi powpadały, ale wszystko takie odpustowce. No i zdrabki znalazłem chwilę temu, przed wyjazdem do Polski, z tego chyba co pamiętam. Na wyjściu z supermarketu leżały, ale nie dodrapane do końca. W pierwszym odcinku chyba znalazłem już zdrapaną zdrabkę za 5 funciorów, a teraz zobaczymy, bo jestem ciekaw, czy coś w nich jest. Panie, kot narobił do becika, jak byłeś pan mały. Ustawiam kamerę i drapiemy sobie na żywo.
Dobra, ja zrobię wam, słuchajcie, niedługo takiego live'a, gdzie w live'ie będę liczył te wszystkie drobne, przeliczymy sobie je na żywo. Dobra, co tu ma być? Ten paluszek, finger, czy jak to się tam nazywa. A tutaj trzy takie same. Zdrapek jeszcze nie drapaliśmy, kamera się będzie trzęsła. 50, 55. M-Tech 100 tysięcy teraz trzasnął. Na żywo tutaj nie ma nic. Dobra. 20, 20, a może będzie 20 funtów ze zdrapy wytargał. Grubo by było. 2, 100. Nie ma nic. Chyba nawet na te duże liczby nie patrzę, bo to raczej nierealne, żeby coś takiego wygrać. Panie. Zawsze na początku dwie takie same, a później nic z tego. 1000 funtów. No i co? Podrapane. To było na tyle. Ktoś stracił 3 funty. Także nie ma się co martwić. Dobra, posprzątam. Tyle. Miejscówa już wam dobrze znana, bo to tutaj sprawdzałem przecież zawsze automaty do gier. Także sprawdzę dzisiaj, sprawdzę wszystkie ławki. Widzę, że jest bajzel wszędzie dookoła. Także jest szansa może na jakieś fajne fanty. Dobra, widzimy się przy pierwszej znajdce. Tak, tego nikt już prawdopodobnie dawno nie używał, ale dla zasady. Jeszcze mi się z takiego miejsca nie udało nic znaleźć, ale może kiedyś warto sprawdzić. Wchodzimy do środka. I piąteczka. Proszę bardzo. Świeżyzna. Fajny dzień dzisiaj. Jak się poświęci tego czasu więcej na poszukiwania w Wielkiej Brytanii, to tych fantów jest naprawdę dużo. W Polsce tyle czasu chodziłem, nazbierałem może jakieś 14 groszy, kupę kapsli. Wydaje mi się, że po prostu w Polsce jest większy szacunek do pieniądza, a tutaj jest pośpiech, wszystko w biegu zawsze i tak to wygląda, że po prostu tych fantów gubią dużo więcej. Po młodych też na przykład widzę tutaj w Wielkiej Brytanii, że widziałem niejednokrotnie, że komuś wypadły jakieś drobne i jeżeli jest to poniżej nominału tam 10 pensów, to nawet nie chce im się po to schylać. Taka mentalność po prostu ludzi i to by było chyba na tyle. Sprawdzę jeszcze stację benzynową. Tutaj mam zaraz po drugiej stronie na wyjeździe. No i co, jakieś podsumowanie chyba za chwilę. Pod ławkami pusto. Teraz mam na szerokim kącie. A tutaj widziałem, o, jedno pensóweczka. Dwa pensy. Mówię, że nasiane drobnych jest jak zawsze mnóstwo. No. Trzy. O, a to co? A tego nie znam. Jak ktoś wie, to pisać w komentarzach. Cztery. Lubię takie dziwne, różne monety nowe. Pięć. Ile? Dziewięć. Dziewięć i jakieś może znowu bułgarskie albo coś poszukam. Info w necie. Wieje ten wiatr, ta pogoda w Anglii to mnie normalnie niszczy dzisiaj. Jak ktoś ma deprechę, to taka pogoda to chyba najgorsze, co może być. Pod ławkami już sprawdziłem, nic nie było. Naciśnij pan guziczek, może wyskoczy. To ledwo stoi, może by to zabrał z sobą. Wszystko? Chyba wszystko. Sprawdzę oczywiście jeszcze stację, się przejdę dookoła. Może akurat coś wyjdzie, ale z tym to piszcie, jak ktoś wie, co to za moneta. Miód!
Dojechałem pod kontener i dzisiaj jadę jeszcze znaleźć jakąś miejscówkę, bo to ten mój projekt 7 dni życia w kamperze, drugi dzień jest dopiero, więc jeszcze 5 dni przede mną nagrywania dla Was odcinków z tej serii. Serdecznie Was tam zapraszam, wpadajcie, zostawcie jakąś aktywność, bo fajny projekt, dużo ciekawych rozwiązań, podróżowania, troszkę zwiedzania, wiecie. Także myślę, że będzie się to świetnie oglądało, a że lubicie wyzwanie 365 dni, to już wiem, bo cały czas, już pomimo tego, że odcinków nie było długo, to piszecie o te odcinki, że Wam się to świetnie oglądało, dlatego będzie tego na pewno dużo więcej na kanale po tej serii 7 dni, może jeszcze w międzyczasie, teraz w następnych kilku dniach uda mi się nagrać dla Was jakiś odcinek z tego wyzwania, zobaczymy, nie obiecuję, ale jakby co to, znowu wpadną dwa odcinki w dzień, na bogato. Jeszcze tak grubo nie było. Dobra, no to tyle. Dziękuję Wam przeogromnie. Podsumowania Wam takiego nie będę robił, bo macie licznik z prawej strony albo z lewej. Także wiecie, ile udało mi się dzisiaj tego znaleźć. Dziękuję Wam przeogromnie. Do kolejnego odcinka. Cześć!